Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała od samego rana. W Pile tradycyjnie już mieszkańcy bili rekord w dystansie pokonanych kilometrów. Tutaj 400 biegaczy, może nie tutaj, ale na ulicach Piły, bo też jeździmy na rowerach, chodzimy o kijkach i pozwalamy na tą dowolność, czyli jak ktoś chce sobie iść do lasu, to tam sobie pobija dystans sercem. Zbieramy wspólne kilometry. W hali Przypola rozegrano także charytatywny mecz piłki siatkowej. Największy sztab znajdował się w Regionalnym Centrum Kultury. W miasto z puszkami wyszło ponad 120 wolontariuszy, a na scenie występowały zespoły muzyczne, piosenkarze i tancerze. Trzeba pamiętać, że orkiestra to jest jeden organizm, który złożony jest z tych małych elementów, które mają tak naprawdę wpływ na wynik, czyli z tych wolontariuszy, którzy oddają swoje serce, swój czas, swoje zaangażowanie, no i przede wszystkim tworzą pewną wspólnotę, która bije kolejne rekordy zbiórek. W tym roku sztab przy Regionalnym Centrum Kultury zebrał 160 tysięcy złotych, czyli kilkadziesiąt złotych więcej niż rok temu. A to nie koniec licytacji. Jest ciągle weekend w Domku na Drzewie, jest imprezowa tratwa, na której można urządzić chrzciny, urodziny, zaręczyny, co tylko się chce. Jest mnóstwo lamp Philipsa, mnóstwo różnego rodzaju voucherów. Na przejażdżkę motocyklem z pilską husarią, przegląd dentystyczny czy masaż kamieniami. Licytacje dostępne są na platformie Allegro. Drugi sztab przy SP11 zebrał astronomiczne ponad 442 tysiące złotych, z czego ponad 146 tysięcy złotych z puszek i licytacji zebrano w samej Dobrzycy. Ogromne zaskoczenie, tam mieliśmy 60 licytacji na początku, ale jak to bywa w życiu, scenariusz jest napisany w domu, a tu jest swój scenariusz się pisze. Przyjeżdżały do nas kolejne licytacje, ludzie dowozili, no i zrobiło się pewnie około 70 licytacji, 44 tysiące złotych. Aktywne były także sztaby w całym regionie. W Czarnkowie i okolicach wolontariusze zebrali około 170 tysięcy złotych. Najwyższą kwotą licytacji osiągnęła poduszka w Ośp. Dwoje ludzi dość mocno walczyło o tę poduszkę. Zostawili to teraz za 2200 złotych. No i ciekawe było to, że przeważyła kwota nie tylko za tę poduszkę, ale także reakcja małej dziewczynki, która bardzo napierała na tatę, żeby tę poduszkę kupić, i udało się. W Czciance i okolicach zebrano dotąd prawie 160 tysięcy złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, sztabowcy, ponieważ uważamy, że rekord ubiegłego roku zostanie pobity. Skarbonki były liczone wczoraj do późna w nocy. Oczywiście jeszcze będą wpływy tutaj z tych naszych ościennych placówek, takich jak w Białej czy w Łomnicy. Wałcz zebrał niemal 120 tysięcy. W Złotowie zebrano 145 tysięcy złotych, a sztab w Chodzieży ma niemal 180 tysięcy. W skali kraju padł kolejny rekord. Na koncie fundacji jest już ponad 175,5 miliona złotych. Choć nie o kolejne rekordy przede wszystkim tu chodzi. W tym roku celem orkiestry jest zakup sprzętu dla polskich szpitali do diagnozowania i walki z chorobami płuc. Potem integrujemy się i moje dzieci, a mam trzech synów, byli wolontariuszami orkiestry, więc... Orkiestra zaczynała. Tak, tak. Także kontynuujemy tradycję i... Jurek, trzymaj się. Super atmosfera, wspaniałe przeżycie. Też wystawiamy na aukcję, więc nasze aukcje przysłużą się w jakimś tam zakresie szczytnemu celowi, na który Jurek w tym roku gra. No i ponieważ gramy od lat, to ciągle gramy z orkiestrą. Do końca świata i o jeden dzień dłużej.